W wojsku istnieje taka zasada, że żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony. Na szali jest jego życie i rozwój, wobec tego dowódca, który bezpośrednio za nie odpowiada, nie może być osobą przypadkową, ale raczej powinien to być ktoś, kto zna swoje żołnierskie rzemiosło świetnie i jednocześnie rozumie potrzeby swoich podkomendnych ktoś, kto ma wizję i charyzmę czyli lider. Chciałoby się rozszerzyć to kryterium na wszystkie inne środowiska, w których przychodzi nam żyć i pracować. No bo na pewno lepiej byłoby mieć za szefa kogoś charyzmatycznego, z wizją, niż jakiegoś funkcjonariusza z kompleksami, przywiezionego w teczce na zasadzie nominacji partyjnej. Chciałoby się też mieć liderów w kościele, w naturalny sposób szukamy ich wśród duchownych. No ale jakby się dobrze rozejrzeć w tych wszystkich środowiskach, które znamy, to mógłby ktoś powiedzieć. Dobry lider, jaki to rzadki ptak w naszych czasach. Ale nie tylko w naszych, jak się okazuje, także w czasach Pana Jezusa był spory deficyt w tym względzie. W dzisiejszej Ewangelii pochodzącej od świętego Marka słyszymy na zakończenie taki dziwny komentarz od Ewangelisty. Pan Jezus wychodzi z łodzi, a tam przybiegli ci wszyscy, którzy nie dawali mu już wcześniej spokoju, bo ciągle przychodzili z jakimiś problemami. Jezus, patrząc na nich, jak mówi święty Marek, rozrzewnił się w duchu, po prostu zlitował się nad nimi, bo byli jak owce bez pasterza. Słowo pasterz jest dość częstym terminem w Starym Testamencie do opisania władzy króla. I samego Boga. W dzisiejszym Psalmie, 23 zresztą, śpiewamy: Pan jest moim pasterzem. Słowo pasterz, jak powiadam, nie ma takich konotacji romantycznych, jakie my skłonni bylibyśmy mu przypisać. W Starym Testamencie, pasterz tam pobrzmiewa wątek władzy, rządzenia. Zatem świetnie się nadaje, właśnie pasterz, do pisania króla, czy przede wszystkim Boga. Marek nie bez powodu przywołuje to porównanie jak owce bez pasterza, bo chce zasugerować, że oto ten właściwy pasterz, o którym mowa, na który czekały całe wieki, wreszcie nadszedł z nim Jezus Chrystus. Ale żeby lepiej zrozumieć to dzisiejsze czytanie ewangeliczne, trzeba by się cofnąć do pierwszego z nich, które pochodzi z księgi proroka Jeremiasza. Oto jesteśmy na początku VI wieku przed Chrystusem i w Jerozolimie źle się dzieje. Kolejni królowie, krótko siedzący na tronie, marionetkowi władcy, którzy, no cóż, nie tylko nie mają charyzmy, nie tylko nie umieją rządzić, ale też podejmują głupie decyzje, za które przyjdzie zapłacić ich poddanym. I właśnie do nich mówi Bóg ustami proroka Jeremiasza, o wy pasterze Izraela! Królowie, można władcy, to wy, którzy gubicie mój naród. Przegonię was z waszych tronów, przegonię was, ale nie zostawię mojego ludu samopas. Przyjdzie dzień, kiedy ustanowię nad nim pasterzy, takich według mojego serca, którzy zamiast rozpraszać będą jednoczyć, którzy zamiast gubić będą się troszczyć o powierzony im naród. Dalej mówi ten sam tekst, że oto powstanie odrośl Dawida z pnia Dawidowego i będzie to idealny pasterz, idealny król. Te słowa, zwłaszcza, były rozumiane przez pierwszych chrześcijan jako zapowiedź przyjścia Mesjasza, którego pierwsi chrześcijanie widzieli już oczywiście w Jezusie Chrystusie. Stąd ewangelista Marek. Czerpiąc z tych tradycji Starego Testamentu, przemyca pewne myśli, pewną narrację do swojej Ewangelii, sugerując bardzo wprost, że Jezus Chrystus jest tym zapowiedzianym pasterzem, który umie odpowiedzieć na potrzeby ludu. W tej Ewangelii pokazane są takie właściwie dwa wątki, które pokazują, jak Pan Jezus w jaki sposób świetnie tutaj na ziemi po prostu liderem był. Otóż po pierwsze, Jezus widzi ten ogromny tłum, ma tą dużą perspektywę i widzi, można powiedzieć, ich na wskroś. Przejrzał ich, widzi ich serca i widzi, że ci ludzie nie tak bardzo może biegają za pożywieniem czy za cudami. Oni potrzebują celu, sensu, lidera, który będzie im przewodził. Na razie nie mają nikogo takiego. Wobec tego Jezus, jak mówi Marek dalej, zaczął ich nauczać o różnych rzeczach. Ale mając tę globalną perspektywę, Jezus nie traci z pola widzenia także tej mikroperspektywy, można by powiedzieć czyli swoich apostołów, swoich towarzyszy podróży, swoich uczniów, najbliższych współpracowników których jest dwunastu, w zestawieniu z dużym tłumem, można by powiedzieć: Trzeba o nich zapomnieć, tłum jest najważniejszy. Nie. Ich potrzeby też Jezus świetnie odczytuje, bez ich mówienia o czymkolwiek. Bo kiedy oni przychodzą z misji, na którą ich dopiero co Jezus wysłał, dał im autorytet, władzę nad duchami nieczystymi, wyposażył wszystko, co potrzebne, żeby głosili Ewangelię, wzywali do nawrócenia. Oni teraz wracają z tej misji, są cali podekscytowani, a Jezus mówi dobra chłopaki, ale teraz jeszcze potrzebujecie odpocząć, żebyście mogli dalej się przydać. Zatem idźcie, Odpocznijcie nieco w miejscu ustronnym tam, gdzie nie ma ludzi. I tutaj moglibyśmy przeżyć pierwszy szok albo drugi. Jak to mają się oddalić? Przecież tutaj są ludzie, oni muszą być im potrzebni. Oni, muszą, oni są na służbie Bożej, muszą przecież być zawsze przy ludziach. Nie. Pan Jezus ma zupełnie inne o tym myślenie i daje temu wyraz wprost. Nie odpoczniecie, nie będziecie przydatni. Nie przydacie się w takim stopniu, jak wypoczęci. Musicie zadbać o swój wypoczynek. O swoje potrzeby również. Jezus, wobec tego, jak genialny strateg, z jednej strony zajmuje się dużym tłumem, odpowiada na ich potrzeby, staje się ich liderem, a z drugiej strony nie zaniedbuje potrzeb swoich najbliższych współpracowników, którym też serwuje chwilę wytchnienia, by mogli jeszcze lepiej się spalać, jeszcze lepiej służyć. W dzisiejszym drugim czytaniu święty Paweł w liście do Efezjan chyba podejmuje jeszcze trzeci wątek związany z byciem liderem Pana Jezusa. Otóż e, oczywiście snuje on swoją narrację, swój zachwyt nad Panem Bogiem, który miał plan opiewający na to, by całą ludzkość zjednoczyć pod swoimi skrzydłami jako członków jednej Bożej rodziny. Ten plan objawił się w Jezusie Chrystusie i dzięki niemu stał się możliwy. Tak, że mówi Paweł: "Zobaczcie, wy, którzy byliście poganami, teraz Weszliście do kościoła, wy, którzy byliście Żydami, też weszliście, stworzyliście jedną wielką, cudowną wspólnotę. Ale to nie byłoby możliwe bez przywódcy, lidera, jakim jest Jezus Chrystus, który oprócz wszystkich swoich fantastycznych cech, które tutaj zaprezentował na ziemi, również jeszcze miał te, że złożył z siebie ofiarę, poświęcił się wprost dla naszego zbawienia. I z tej jego ofiary, albo na mocy tejże. Mamy wszyscy zbawienie przystęp do Ojca, czyli takiego rodzaju bliskość z Bogiem, o jakiej wcześniejsze pokolenia mogły tylko pomarzyć. Ale wszystko dlatego, że mamy takiego cudownego lidera. Kochani, myślę, że dzisiejsze czytania można by rozpatrywać na różne sposoby. Ale niech ten jeden wątek po prostu zostanie jakoś tak wyświetlony. Kiedy my myślimy o liderach w Kościele, to często, jak mówiłem, chcemy ich widzieć w duchownych. I nieraz się zdarza, że tak się utożsamimy z jakimś duchownym, tak fantastycznie mówi, tak fantastycznie odprawia, tak jest do ludzi ksiądz, że trudno bardziej, trudno bardziej się utożsamić. No a nieraz zdarzało się, że nawet takie duże autorytety spadały z piedestału i wtedy co? Wtedy się okazywało, że co, mamy wiarę porzucić? Nie, no tak by się mogło stać, gdybyśmy nie wiedzieli, że nawet największy autorytet ludzki, człowiek, jest tylko cieniem tego najważniejszego autorytetu, jakim jest autorytet lidera Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, ludzie zawiodą, i to jest jasne, nie ma się co przyzwyczajać. Jeśli jakiś lider, pasterz, dusz pasterz pomaga nam do tego, żebyśmy z Jezusem byli bliżej. Super. Jeśli zawodzi, sam z tego zda sprawę. Jeśli upadł i jeszcze zgorszenia narobił, chwileczkę. Ludzkie to jest. Nie usprawiedliwiam tego. Sam jestem też grzesznikiem. Nie usprawiedliwiam tego. Mówię tylko co my jakby powinniśmy z tym zrobić. Nikt z nas nie może się utożsamić z człowiekiem bardziej niż z Jezusem Chrystusem. Nawet najważniejsza postać w kościele jest tylko cieniem. Naszego Zbawiciela, super lidera, Jezusa Chrystusa. I oby zawsze to myślenie było w naszej głowie. Ksiądz Dariusz Iwański. Pozdrawiam.